Zmiany w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Od czwartku klienci, którzy będą chcieli kupić węgiel, muszą zarejestrować się za pomocą systemów identyfikacji elektronicznej, czyli na przykład poprzez profil zaufany czy e-dowód. Niemożliwe będzie zakładanie już kilku kont przez jednego klienta, a także niemożliwe będzie już zakładanie konta na fałszywe dane, na skracione dane osobowe. W przeszłości mieliśmy kilka takich przypadków, że oszuści, kradnąc dane osobowe klientów, zakładali fałszywe konta i dokonywali transakcji. Dzięki nowemu sposobowi rejestracji ma być bezpieczniej i wygodniej dla klientów. Mimo że listopad powoli dobiega końca, to zainteresowanie kupnem węgla jest nadal bardzo duże. Choć nie tak duże, jak jeszcze około 2 miesięcy temu. W ostatnich tygodniach obserwujemy pewną mniejszą ilość odsłon, ale jest to związane przede wszystkim z tym, że zaczynamy przekazywać węgiel gminom w ramach specjalnego rządowego programu współpracy, a więc ten węgiel, głównie sortyment orzech i kostka ze sklepu, został przeniesiony do gmin. Wprowadzenie rejestracji przy pomocy profilu zaufanego czy e-dowodu umożliwi też klientom modyfikację pozostałych danych, czyli na przykład numeru telefonu czy numeru konta bankowego i adresu zamieszkania. PGG planuje również uruchomić możliwość modyfikacji adresu gospodarstwa domowego.